Cztery rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, wybierając przedłużacz na kemping. Pierwsza z nich to długość. My polecamy taki o długości co najmniej 25 metrów. Druga rzecz to sposób zwijania. My wolimy taki na bębnie. Wybierzcie przedłużacz z końcówką CEE, jeżeli częściej jeździcie na zagraniczne kempingi. I ostatnia rzecz ważna to grubość kabla i bezpiecznik. Przeczytaj opis, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat wyboru przedłużacza, a jeżeli podobają Ci się takie filmy o akcesoriach karawaningowych, zaobserwuj mój profil.